Siemanko, z tej strony Jacek z kanału Chmielowego i witam Was w kolejnym odcinku serii Hops do Chmielu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o chmielu, australijskim chmielu, tak? Chyba najbardziej popularnym, najbardziej znanym chmielem australijskim, najbardziej też wydaje mi się rozpowszechnionym, a na pewno jako pierwszy jest to tak rozpowszechniony na większą skalę, czyli mówię tutaj o chmielu Galaxy. I trochę postanowiłem zmienić minimalnie format. Mianowicie to, co będę mówił o chmielu, bo założenie serii jest takie, żebym ja również z Wami poznawał te chmiele, poczytał trochę o nich i potem próbował piwa, w których podstawie jest ten chmiel. Zacznę od tego, że przeczytam specyfikację tego chmielu dokładnie ze strony homebuild.pl. Jest to strona, gdzie możecie sobie kupić składniki oraz sprzęt do ważenia piwa w domu. No i też opisują po prostu administratorzy tej strony dokładnie, co chmiel ze sobą wnosi i tak dalej, i tak dalej. Tak samo opisują słody, ale tutaj też, jeśli chodzi o chmiele, jest taka fajna podziałka. Wejdźcie sobie na tą stronkę, zobaczcie, jakie tam aromaty dominują. No i tak, zacznijmy może właśnie od przeczytania, o co chodzi w tym chmielu, o co chodzi w chmielu Galaxy. Najważniejsze, że jest to odmiana chmielu goryczkowa, więc przygotujmy się na wysoką goryczkę, jeśli chodzi o piwa chmielone tym chmielem. Ile razy ja w ogóle chmiel powiedziałem, to nie zliczę. Możecie policzyć i napisać w komentarzu, może wyłonimy jakiegoś zwycięzcę i damy nagrodę. Ze względu na swój aromat często jest mylony z citrą. O ile pamiętam, z poprzedniego odcinka też trochę mówiłem o citrze, natomiast odcinek był oczywiście o Cascadzie, ale citra no to głównie znana ze swoich cytrusowych, jak sama nazwa wskazuje, tak, aromatów. Tutaj mamy bardziej postawione na goryczkę, ale z aromatami jest bliżej citry. Jest to odmiana podwójnego przeznaczenia. Mielimy ją zarówno na goryczkę, jak i na aromat. Dominują jej aromaty cytrusowe i owoców marakuji, czyli bardziej owocowe tutaj klimaty. I tutaj może już przejdźmy. Wiodące aromaty, jest taki podpunkt. I jakie tam aromaty są wiodące? Owoce tropikalne, marakuja, cytrusy, brzoskwinia, mango, czarna porzeczka, jeżyna, jagody, anyż. No to ciekawe, anyż, czy faktycznie wyczuję w tych piwach, dwa dzisiaj piwa przygotowałem, anyż, nutkę anyżu, zobaczymy. Na pewno jest dużo bardziej, najbardziej tam jest cytrusowy ten chmiel, natomiast najmniej roślinny, czyli można powiedzieć, że tak samo jak citra, tak? Nie ma tam za dużo roślinnych klimatów, bardziej te cytrusy. I to jest tak od skali od 0 do 120. Cytrusy są na 105, natomiast najmniej roślinne aromaty są na 40. Więc tak oni tutaj taki planogram, można powiedzieć, stosują. No i następny oczywiście owocowy. Tutaj już przeczytałem wcześniej, jakie tutaj owoce dominują w tym aromacie tego chmielu. No więc tak to wygląda, jeśli chodzi o teorię. Natomiast co z praktyką? W praktyce brałem dwa piwa. Jedno, tak samo jak w poprzednim odcinku, jedno polskie, drugie tutaj łotewskie, wydaje mi się. Tutaj też posłużę się Antapem, ponieważ tego browaru nie znam, nie chcę Was okłamać. Co to jest za browar, skąd on dokładnie jest? To piwo po prostu dostałem w prezencie od Patryka, którego pozdrawiam, chmiela numer 1 z kanału chmielowego. No i zakupił on je w sklepie. Okej, browar, o którym mówię, jest browarem litewskim, nie wiem, czy największym, możliwe. Nie znam się kompletnie na piwach litewskich, w ogóle jakikolwiek, czy to rzemieślniczych, czy to koncernowych. Podejrzewam, że jest to browar koncernowy, natomiast, albo jakiś regionalny, natomiast no, tworzą IPy, tworzą, widziałem tutaj Baltic Porter nawet, więc ciekawie. Natomiast piwo, które ja spróbuję, będzie to, tutaj już wyjmuję,
Galaxy. Jak jest to dokładnie nazwa na Antapie? Collectionis Galaxy. I jest to Euro Lager, więc na pewno niezbyt ciekawe piwo. No ale zobaczymy, może jest tak nachmielone, że poczuję od razu, co ten chmiel ze sobą wnosi. Ciekawostka co do tego piwa. Fajnie, nie wiem co to jest dokładnie, no to jest po prostu taka folia. Natomiast nigdy się nie spotkałem z czymś takim. No i to jest takie piwo chyba łatwe do kupienia, skoro w Polsce dostępne jest w dużej sieci sklepów. No i co? Zdejmujemy tą folię. O, tak to wygląda, czyli zwykła puszka. Etykieta nie jest jakaś wow. Na myśl przywodzi mi bardziej jakieś kuflowe albo takie klimaty. Ale cóż, zobaczymy. Aha, jeszcze piję znowu ze szkła Black & Sour, ze stału Black & Sour. W dalszym ciągu jestem w trakcie przeprowadzki i szkła moje, czy to degustacyjne, czy to jakieś specjalistyczne, dalej są popakowane i nie mam do nich dostępu. Natomiast nie przedłużając, otwieram piwo z litewskiego browaru Wolfas Engelmann. No, nie jest dolane do końca, to na pewno, za to minus, ale no pierwsze co się rzuca w nos, alkohol? Nie, nie będę wahał z puszki, to troszkę mija się z celem wydaje mi się, no ale zobaczmy. Dosyć mocno nasycone wydaje mi się. Zauważyć to chyba można po tych bąbelkach, które się utworzyły, trochę takie szampańskie. Bardzo ich dużo jest tutaj. Trochę wygląda w sumie jak taki szampan. Ale no co, jest to Eurolager, bardzo klarowne. No i właśnie bardzo mi się wydaje takie szampańskie. I takie odniosłem wrażenie wąchając to z puszki. Ale zobaczmy jak w kieliszku. Aha, przygotowałem sobie karteczkę, więc będziecie mogli zobaczyć w ogóle barwę tego piwa. No, barwa taka, można powiedzieć, niesłomkowa. Ja tutaj troszkę słabiej widzę, natomiast to mi się wydaje, nie no, słomkowa barwa. Słomkowa. Oj, nie wiem, czy to był dobry wybór, żeby spróbować chmielu Galaxy. No ale w momencie kiedy, no czuję takiego ludzkiego szampana tutaj po prostu. Taki iglistoje. Bardzo, bardzo ten aromat dominuje, ale wydaje mi się, że tak na granicy autosugestii ta marakuja, cytrusy oczywiście też. Jest w aromacie ok. Są te cytrusy, jest ta marakuja, ale na pewno dominuje ten aromat no takiego taniego wina musującego. No spróbujmy. Smaku jest zupełnie inny niż się spodziewałem. Spodziewałem się dużego nasycenia, ale nie ma go w ogóle. Dochodzi DMS, czyli aromat gotowanych warzyw. No i w aromacie też troszkę się teraz ogrzało i może ogrzeje to piwo trochę. Ale dobra, bo ja się skupiam na wadach tego piwa, a chodzi o to, żebym wyłonił, co tutaj jest chmielowego. Co ten chmiel ze sobą niesie.
pewno jest płaskie, więc no, bardzo mało czuć w ogóle akcentów chmielowych. I ten Galaxy tutaj na puszce jest bardziej, wydaje mi się, zabiegiem marketingowym. No ale cóż, no, troszkę, wydaje mi się, można poczuć tego cytrusa. Z tego cytrusa, ale czy ja bym to rozróżnił, że to jest akurat ten chmiel, że to jest akurat Galaxy? No, nie sądzę. A jeśli chodzi o goryczkę? No, goryczka jakaś jest, to już na pewno nie jest wysoka, ale powiedziałbym, że faktycznie nie jest to chmiel europejski. To czuć. Tutaj taką właśnie cytrynową goryczkę daje mi się, jest takie zdziebełko jej. Takie naprawdę aftertaste. Troszkę też jest taki cytrusowy. Takiej skórki cytryny. Natomiast to jest taki tyle. No i to jest na pewno chmielowe. To jest na pewno aromat chmielowy. No, z ostatnim łykiem czuć. Czuć cytrusy mocno. Natomiast w żaden sposób nie wyróżnia to tego chmielu. Więc mam nadzieję, że drugie piwo, które przygotowałem, więcej nam powie po prostu o chmielu Galaxy. A tutaj przygotowałem piwo, które wcześniej już próbowałem i naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie. Co prawda piłem je tak, można powiedzieć, na szybko, spróbować gdzieś tam w biegu, ale zobaczymy, jak tak wyjdzie degustacja tego piwa. No to co, umyję szkiełko i wracam do Was zaraz. Jestem z powrotem z Wami, szkiełko umyte, także przedstawiam następne piwo. No i tutaj werble. Browar Kazimierz. Browar Kazimierz Galaktyczny Rejs, taka nazwa piwa jest. Browar Kazimierz Krakowski Browar, piwo Galaktyczny Rejs. Pierwsza futurystyczna wariacja Kazimierza. Jako fani australijskiego chmielu chcieliśmy oddać hołd temu, które uwielbiamy najbardziej. I tak właśnie powstała nasza ryżowa IPA, gdzie sponsorem całego smaku i aromatu jest chmiel Galaxy. Duży udział ryżu i płatków owsianych odpowiada za jasną i zmętnioną barwę. Mocny ekstrakt, niskie odfermentowanie i ogromna pijalność odeśle na orbitę nawet najbardziej doświadczonych bilgików. No i tak, tutaj troszkę rzeczy sobie musimy wytłumaczyć, o co chodzi ze stylem. Ryżowa IPA, czyli po prostu IPA. Jest tam sód jęczmienny, płatki owsiane do zmętnienia, natomiast jest też ryż, który uwydatnia wytrawność. Jest to single hop, tak? Jest tutaj tylko Galaxy. Oczywiście w zasypie jest też sód pszeniczny. Co tutaj jeszcze ciekawego piszą na etykiecie? Aha, to jest dosyć ciekawe. Ekstrakt początkowy to jest 17 BLG. Natomiast alkoholu jest 8%. W ogóle zobaczcie, jak klarowne jest to piwo. O, tutaj będzie tak ładnie widać w odbiciu moją główkę zdeformowaną, moją twarz. Natomiast jest bardzo... O, może tak to będzie ładnie widoczne. Widzicie, jak jest klarowne? Dosłownie wygląda jak lager. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten efekt i nalać piwo w ten sposób, żeby najpierw było klarowne, a później pomieszać trochę to, co tutaj osadziło się na samym dnie. Może nie widać tego, żeby to było jakoś dużo, ale rzeczywiście tak jest. I zobaczycie, mam nadzieję, jak to fajnie zmętni się po prostu w środku. Ale też zrobimy taki eksperyment. Najpierw spróbuję z samej tej, że tak powiem, klarownej cieczy, a później dopiero wymieszam i wleję taką gęstwę. Jeszcze raz używam tego otwieracza. O, od razu uniósł się taki chmielowy aromat cytrusy. Pięknie. No jest tu marakuja. Czuć takie kwaśniejsze owoce trochę. Cytrusy oczywiście tak samo, ale takie owoce tropikalne, mango, na pewno ciekawe. Dobra, nalewamy.
Dobra. No i zobaczcie. Sorry. Zobaczcie, jak tutaj to teraz wygląda, tak? Jest praktycznie całkowicie klarowne to piwo w tym momencie. Zmętnienie naprawdę bardzo, bardzo nieduże. W barwie w sumie dużo się nie różni od poprzedniego lagera, natomiast tutaj dużo barwy zawdzięcza, wydaje mi się, ryżowi w zasypie. Ponieważ ryż chyba też tak sprawia, że to piwo jest jaśniejsze później. No dobra, ale co? Powąchajmy teraz, jak pachnie. Może najpierw trochę te aromaty pobudzę. Zobaczymy, jak pachnie to piwo. O! Marakuja, takie dojrzałe mango. Porządnie dojrzałe. Ale też taką naftę wyczuwam. Tak, to jest taki ciężki aromat. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie taki ciężki aromat nafty, trochę żywiczy. A to dziwne. Myślałem, że tutaj będzie bardziej owocowo. Natomiast nafta tutaj jest bardzo wyraźna. Może nie żywiczy właśnie, bo żywiczy jest taki bardziej orzeźwiający, rześki. A nafta jest taka cięższa. Ja akurat bardzo, bardzo lubię ten aromat. Bardzo lubię takie Nelson Sauvignon, kolejny chmiel australijski, tak? Ma, na pewno będzie odcinek o Nelson Sauvignon również. Natomiast ten chmiel bardzo pamiętam z takich naftowych aromatów. No, tam bardziej białe owoce, ale mozaik też. O. Ale tutaj nie pamiętam, żebym w jakimś piwie poczuł taką naftę. O, to też może po prostu ktoś to może interpretować jako jakiś owoc właśnie. Też to można zinterpretować jako takie przejrzałe mango już. No ale każdy ma jakieś na swoje deskryptory, tak? Każdy jakoś inaczej czyta te smaki, te aromaty. No i opisuje je w inny trochę sposób. Natomiast aromat ma bardzo fajny. No ale co? Spróbujmy. Smaku owocowo. W smaku owocowo jest taki rześki, wytrawny na pewno. Goryczka jest średnio wysoka. I to już w pierwszym łyku czuć. Teraz poczułem taką ciupkę alkoholu. No nie dziwota, skoro tutaj słodyczy nie ma skąd brać, jest to piwo wytrawne. Z 17 ekstraktu początkowego, 8% alkoholu, no to nie ma co oczekiwać, żeby tego alkoholu był w ogóle niewyczuwalny. Jeśli ktoś jest przewrażliwiony, ja mam wrażenie takie, że trochę na to alkohol jestem przewrażliwiony, no to poczuję go. Natomiast nie widzę tego jako dużą wadę. Jeżeli czytam, co jest na etykiecie, mam świadomość tego, że to piwo po prostu jest mega wytrawne, no to godzę się na to, tak? Ale same te faktycznie mocno te aromaty chmielowe dodają temu piwu charakter. No w aromacie właśnie mam ciągle wrażenie, że to jest taka nafta. Rozumiem, że ktoś to może to zinterpretować jako owoce egzotyczne, czy to ananas, czy to wcześniej powiedziałem przejrzałe mango, czy marakuje nawet, bo jest taka kwaśna nuta. No ale w smaku te owoce są na pewno. I są cytrusy, jest sporo cytrusowości. Właśnie goryczka jest taka cytrusowa, ale wcześniej powiedziałem, że jest wysoko, średnio wysoka, czy teraz zgodzę się z tym. Kurczę, goryczka jest w tym piwie specyficzna, bym powiedział, bo jest taka uderzająca, ciepła i szybko znika. W ogóle nie jest zalegająca, co mi szczerze powiem odpowiada. Lubię taką goryczkę, ale w ogóle bardzo chcę pochwalić Browar Kazimierz za to, że nie ma hopu burny. Nie ma pieczenia od chmielu,
nie czuć tej ciepkości na języku, a tego chmielu naprawdę czuć dużo. Naprawdę czuć, że to piwo jest po prostu fundamentem tego piwa jest ten chmiel. I mega robota, naprawdę. Żeby znaleźć ten balans, gdzie mamy chmiel idealnie wyczuwalny od razu, a nie ma tego gryzienia. Super sprawa. Teraz chcę Wam przybliżyć chmiel Galaksy i jak ja go interpretuję. Oczywiście to nie znaczy, że Wy zinterpretujecie dokładnie tak samo. Ale to jest właśnie tym fajne. No, ja Wam mówię, co ja tutaj czuję, a Wy możecie to skonfrontować. Później napisać, że nie znam się i tutaj czuć to i to i to. Zachęcam do dyskusji. To jest bardzo fajne. Też bym powiedział, że właśnie te jeżyny są wyczuwalne. Właśnie może powrócę sobie do tego opisu. Jakie tutaj wiodące aromaty? Owoce tropikalne są. Marakuja jest. Cytrusy, brzoskwinia. Brzoskwini nie czuję, szczerze powiem. Brzoskwinia jest dla mnie takim. Bardzo lubię w ogóle aromat brzoskwini, ale jest taki pełny, taki mleczny owoc, bym powiedział. Nie wyczuwam tutaj w ogóle takich aromatów. Już bardziej właśnie mango takie, ale tak bardzo dojrzałe mango, albo aż przejrzałe, które właśnie troszkę już dla mnie podchodzi pod naftę. Takie mam wrażenie, jak przejrzałe owoce. Gdzieś tam się spotkałem z przejrzałymi owocami, to często właśnie przypominały mi takie aromaty właśnie w okolicach nafty, stacji benzynowej, takie sprawy, nie? Ale co tu jeszcze? Czarna porzeczka, jeżyny, tak. Jak najbardziej jeżyny w smaku są wyczuwalne bardzo. Ale ten anyż, który mnie tak zszokował, wydaje mi się, że coś w tym może być. Taka nuta anyżowa w tej goryczy, w tym aftertaste. Jak nienawidzę anyżu dosłownie. Pamiętam, jadłem w Szwecji żelki anyżowe albo lukrecjowe, były ohydne. Tak, tutaj ten. Jakoś łączy się to fajnie z tymi owocami tropikalnymi, no i z tą naftą, którą wyczuwam w aromacie, że jest to przyjemne. Jest w aftertaste faktycznie taki anyżowy, ciemny posmak, ale on nie przeszkadza. Dobra, to teraz to naleję właśnie tak, żeby. Jak to zrobię? O, coś takiego zrobimy. No, ale trochę tego piwa jeszcze tutaj mamy, więc. Nie będzie to takie proste. Trochę teraz napieniłem to oczywiście i będzie odgazowane, ale zobaczymy. Teraz będzie mętniej. Jest mętniej. Tutaj jeszcze trochę tego zostało, oj, dużo tego zostało, ale fajną rzecz można zauważyć. Że faktycznie to zmienia, tak? To zmienia dużo po prostu. Tak, żeby było. No, widzicie? Tutaj już trochę zmętnienie się pojawiło. No i dobrze. Może nie odstraszy tak to dzisiejszych Belgików, jakbym tak to określił, którzy uwielbiają hazy IPki. Czy coś to zmienia w piwie? Aromacie nie. No to jest osad drożdżowy, tak? Teoretycznie może być tam osadu trochę chmielowego, ale w aromacie nie sądzę, żeby. Nie czuję, żeby to coś zmieniło na razie. Chociaż może jest trochę bardziej wyraźny faktycznie. O! Jest słodszy. Kurde, super sprawa. I naprawdę czuć tam te jeżyny teraz. Jest takie kwaskowe właśnie. To jest te jedno cytrusy, ale drugie marakuja. Cytrusy mają taką bardziej gryzącą, tą goryczkę bardziej na końcu języka, a marakuja tak wypełnia po liście. Podsumowanie. Co z tym chmielem? Co z Galaksy? Na pewno zgadzam się z tym, że jest to chmiel owocowy. I jest to chmiel na goryczkę. Goryczka w tym piwie
Była spoja, ale nie wiem jak, może to po prostu piwo było tak wybitnie zrobione, ale goryczka była super, że nie była taka zalegająca. To mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy właśnie ten chmiel się tym charakteryzuje, ale naprawdę goryczkowy ten chmiel jest. Drugie co, w aromacie, czego nie czytałem w opisie w ogóle, wyczułem taką naftę. I tutaj kwestia wspólna, czy to jest moja subiektywna opinia, czy to jest mój taki subiektywny niuch, że tak powiem, deskryptor, czy może coś w tym jest faktycznie, że ta nafta w aromacie jest obecna. Bo tak jak mówiłem już podczas degustacji, możliwe, że ja po prostu interpretuję to tak, a ktoś to może zinterpretować jako aromat owocowy, tak? Owoców tropikalnych. W smaku na pewno jest owocowy. W smaku to nie ma ogólnego wątpliwości, że dużo czuć właśnie majakui, dużo cytrusów. Czego tak mi podkreślam, nie podkreślałem mocno podczas degustacji, bo to już jest takie oczywiste w tych nowofalowych chmielach wielu. Natomiast doszukuje się jeszcze więcej. Brzoskwini tutaj w ogóle nie wyczuwam. I mango tak samo, jeśli już, to takie mango przejrzałe już. I to w aromacie właśnie. Tą naftę też mogę opisać jako takie przejrzałe mango. Tak mi się to kojarzy. Jeżyny bardzo wyczuwalne. I faktycznie coś jest w tym anyżu. Że zostaje taki aftertaste anyżowy. I jak nienawidzę tego anyżu, tak tutaj fajnie to się komponuje po prostu z tą owocowością, z tą naftą w aromacie. Naprawdę super sprawa. No i taki jest właśnie chmiel Galaksy. Taki jest w moim odczuciu chmiel Galaksy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie. Bardzo jestem ciekaw właśnie, co Wy myślicie o tym chmielu i co Wy myślicie o moich deskryptorach. Czy jestem głupi i się nie znam, czy może zgadzacie się troszkę z tym. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. No ja się nie będę zdradzał, co tam szykujemy dla Was, ale na pewno warto nas obserwować, także dzięki wielkie, dawajcie łapkę, dawajcie suby, komentujcie i cześć!